Cześć, Tomek Kutera, poligamia.pl. Jesteśmy w Warszawie na Prądzyńskiej 12 przez 14 w warszawskim centrum Expo 21 na targach on-off. Jest piękna słoneczna pogoda, ale zimno, więc idziemy do środka. Okay, jest ze mną Piotr Babiano z Bluebird Team, który pokazuje dzisiaj na targach Music Master Chopin. Powiedz dokładnie, co pokazujecie. Pokazujemy naszą grę. To jest pierwsza publiczna prezentacja gry. Wczoraj prezentowaliśmy na drzwiach zamkniętych dla VIP-ów, natomiast w dniu dzisiejszym pokazujemy grę naszym graczom. Właśnie, wiem, że wczoraj był jakiś mega koncert. Wczoraj mieliśmy zaproszonych gości, był Music Master Chopin Band, czyli Radek Chwieralski razem z całą ekipą. I dodatkowo mieliśmy występy solistów, m.in. Pauliny Noendy, Grzegorza Kupczyka i Iwony Węgrowskiej. A dzisiaj pokazujecie samą grę, ale pokazujecie wszystkie jej wersje, czy tylko którąś z nich? Pokazujemy wszystkie trzy wersje, pokazujemy część rockową, część popową i część klasyczną. Jak wrażenie? Jak myślisz? Podoba się? Musimy raczej zapytać ludzi grających. Ja bym chciał jeszcze tylko powiedzieć, że to jest bardziej gra dla casuali niż dla hardkorowców. Natomiast z tego co widzimy, no również ci, którzy grają w Guitar Hero Rock Band, bawią się dosyć przyjemnie. Myślisz, że to jest dobry pomysł, że to chwyci? Znaczy, no ty opowiesz oczywiście, że tak, ale skąd w takim razie pomysł na grę o Chopinie? To tylko dlatego, że mamy go chopinowski. Ja myślę, że tak naprawdę to zweryfikuje rynek, czy gra będzie sukcesem, czy nie, więc ciężko mi się na ten temat wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o samą grę, no, chcieliśmy pokazać grę muzyczną w troszkę innym stylu. Wiadomo, że Guitar Hero, Rock Band to są gry, które mają określone style, natomiast jesteśmy pierwsi na świecie, którzy tak naprawdę tworzą grę z muzyką klasyczną, jako grę rytmiczną. Słuchaj, zawsze grasz bez dźwięku? Nie. Tylko tym razem. A jak ci się podobało? Kupiłbyś tę grę? Za 50 zł nie. Jest ze mną Hubert Hatłas z biura prasowego Xboxa 360. Powiedz, co dzisiaj pokazujecie. Witam, cześć. Targi on-off są świetną okazją do tego, żeby pokazać gwiazdę naszej jesiennego portfolio, czyli technologię Kinect. Jak widzimy tutaj za nami, Kinect cieszy się dużą popularnością, co dowodzi temu, że o Kinectie można słyszeć, oglądać, słuchać radia, oglądać telewizję, czytać w internecie, w prasie, ale tak naprawdę kluczowy jest ten pierwszy moment spotkania z tą technologią, pierwszy moment, w którym stajemy przed kamerą i możemy wskoczyć w ten świat magii. A jakie gry dokładnie pokazujecie? Przebojem tutaj są przede wszystkim Dance Central, ale to pewnie trochę za sprawą naszych hostes, które tutaj dobrze wymiatają i dobrze się ruszają przed kamerą. Oprócz tego dużą popularnością cieszą się mini gry sportowe z Kinect Sports, zjazd pontonem w Kinect Adventures. Mamy też Joyride, mamy Kinectimas, mamy dość duże portfolio gier, które trafią już 10 listopada na półki sklepowe w całej Polsce. Jest ze mną Weronika i mama Weroniki. Cześć Weronika. Cześć. Cześć mama Weroniki. Weronika i jej mama prezentowały przed chwilą na scenie Kinecta. I mam do pani pytanie, bo zawsze oglądamy w reklamówkach amerykańskie rodziny, które szczęśliwie bawią się Kinectem. Jak to wygląda w polskiej rodzinie? Kupiłaby pani Kinecta? Myślę, że tak. To znaczy my miałyśmy może niewiele czasu na testowanie, bo testujemy w zasadzie czwarty dzień, ale to tylko popołudniami, bo to środek tygodnia. Ale ciężko było małą oderwać od tego do spania. A przyznam, że ja też nie jestem ogólnie entuzjastką jakichś tam gier, siadania przy biurku. Przez kolejne godziny siedzenie przy tym biurku, natomiast tutaj pewne rzeczy i pewne programy tego Kinecta naprawdę nas wciągały. A jaka była ulubiona gra? Siatkówka, Dance Central również tutaj prezentowany. Grałyśmy w ping-ponga, to były takie gry, które mogłyśmy grać razem. Oczywiście były tam różne dyscypliny sportu, no tutaj pływałyśmy, tak. Jesteśmy na stoisku firmy Level 77, która sprzedaje oryginalne koszulki z gier. Tak, dokładnie. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem na Polskę firmy Jinx, która produkuje koszulki z takich gier jak StarCraft, jak Diablo,
jak World of Warcraft oczywiście, czy jest tych najpopularniejszych tytułów, jakie ludzie grają nie tylko w Stanach, ale i tutaj. I jakie koszulki cieszą się największą popularnością? Znaczy naszym największym hitem jest koszulka z gry, która paradoksalnie jest gry, która jeszcze nie wyszła, z gry Diablo 3. Świetnie się sprzedają koszulki z World of Warcraft, bardzo dobrze idą też ze StarCrafta, no bo gra jest generalnie na fali, to jest świeżynka. Jesteśmy na stanowisku Big Race Sim, na którym mamy wielki fotel, wielki symulator jazdy. Co to jest? To jest urządzenie, które w oparciu na dostępny na rynku kit zbudowaliśmy sami. Wykorzystaliśmy gotowe oprogramowanie, gotowe centralki i siłowniki. Całość urządzenia jest to nasz pomysł, nasze wykonanie. Jest to jedno z niewielu takich urządzeń w Polsce. W tej formie jest to jedna sztuka wykonana przez nas, dla nas, bo oprócz produkcji stojaków i symulatorów też zajmujemy się wynajmem urządzeń na imprezy firmowe. I to jest właśnie jedno z takich urządzeń. Czyli nie mogę sobie czegoś takiego kupić do domu? Niestety od nas nie. A w takim razie co mógłbym kupić? Mamy w swojej ofercie szeroki wybór, największy w Polsce, jeżeli chodzi o symulatory domowe i stojaki do kierownic. Czyli teraz, gdy konsole się zaczęły dość dobrze sprzedawać, borykamy się z takim problemem, że mamy konsolę w salonie przy dużym telewizorze, a niski stolik. Nie mamy co zrobić z kierownicą, w żaden sposób nie możemy jej wykorzystać. W odpowiedzi na to wymyśliliśmy takie proste stojaki dla osób, które nie mają miejsca, gdzie mogą zamontować kierownicę, grać na zwykłym fotelu, na zwykłej kanapie. Potem ten stojak złożyć, on nie zajmuje wiele miejsca więcej niż sama kierownica z pedałami. A dla bardziej wymagających graczy mamy tutaj kompletne stanowiska z fotelami kubełkowymi. Nintendo wchodzi na rynek polski, Nintendo ma też swoje stanowisko na on-offie, oto ono. Jak widzicie, jest tutaj pełny branding, wszędzie są napisy Nintendo, jest mnóstwo Wii i można pograć we wszystkie najnowsze tytuły. Niestety, nie ma tu nikogo, z kim można by porozmawiać, więc chyba idziemy dalej. Jak ci się podoba na targach on-off? No, myślałem, że będzie więcej rzeczy dla graczy, stricte graczy, a tutaj możemy jedynie pograć sobie na Kinecta, w ponton, czy pograć w ping-ponga, który ping-pongiem nie jest. No jest dużo fajnych, możemy zobaczyć telewizory, możemy zobaczyć gry w 3D i to chyba wszystko, co tutaj zostało zaprezentowane. Mogłoby być tego trochę więcej? Na pewno. Znaczy no generalnie spodziewałem się czegoś więcej. Myślę, że fani Counter-Strike'a, czy też ci, co chcą zobaczyć Kinecta, bo im się to będzie podobało. No ja liczyłem na coś więcej. Z tego, co się cieszę, to, że mogłem zobaczyć nowego Windowsa, Phone 7, ale generalnie... Trochę zawód. Trochę zawód, tak. No muszę powiedzieć, że wrażenie całkiem niezłe. Spodobało mi się przede wszystkim, że bardzo dużo postawiono na nowe gry, jednakże wciąż uważam, że jest to za mało. Przede wszystkim jest za dużo starych produkcji i jednak postawiono za dużo na jeden rodzaj konsol. Uważam, że powinno być trochę to zróżnicowane. To były targi on-off. Jak widzieliście, nie było tego zbyt dużo. Trochę zabrakło przede wszystkim Sony. Było Nintendo, ale było nieomarkowane, nie było żadnych znaków, nie było tam też specjalnie z kim porozmawiać, konsol było bodajże 4. Było dużo Kinecta, Ubisoft był gdzieś ukryty, CD Projekt prezentował Trona i Music Master Chopin, to co widzieliście. Myślę, że za rok, jeśli oczywiście te targi się powtórzą, może być dużo lepiej. Na razie wyglądało to trochę biednie, ale jeśli taka impreza się trafia, to myślę, że jest to jakiś krok w dobrą stronę. Dzięki.